Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, właśnie kolejnego odcinka gry Pacific Drive. Nadal pogoda nam się kiepsko utrzymuje, ale chciałem wam coś jeszcze pokazać. Zobaczcie sobie, że tu gdyby nam brakowało elektroniki, możemy rozebrać komputer czy też radio, nie? Poza oczywiście samochodem i przyjaznym śmietnikiem. Moi drodzy, odkryłem coś fajnego. Możemy malować i naklejać. Jest to dość prosta sprawa, bo wystarczy podejść do naszej szafki z malunkami, z farbami i tym podobne. Na przykład weźmy sobie tą czerwoną farbę do łapki, nie? Mamy spray w rączce i stryk. Pomalił kolego. Brawo, Magic Paint, świetnie. Zmieńmy tą... No właśnie, jest brzydka, ale przynajmniej pasuje do drzwi teraz, nie? Troszkę sobie pobawimy z tymi małymi widłami, bo... Chcę jeszcze raz tam dołożyć sobie pasek, znaczy pasek, no aha, okej, okay, już jest. Pod naklejkę 11. No i już jest nasz samochód, powiedzmy, że symetryczny. Natomiast jeszcze się pobawimy tymi kolorami, nie? Bo czemu nie? Na przykład na zielono sobie zrobimy co? Tylne drzwi. A co tam? Będzie składak. Będzie troszkę podobny do Volkswagena Polo, bodajże była taka wersja chyba z serii trzeciej, który każdy element miał w innym kolorze. To była taka bodajże limitowana seria, jak dobrze pamiętam. Też ciekawie wyglądał. O, na przykład, chodź tu. Okej, okay. Będzie trochę... Ten chyba nawet jest w tym kolorze nawet, no właśnie. Okej, okay. To może ciebie, o. Brawo, ty. I został bodajże chyba biały jeszcze, tak? Jak dobrze widzę. Tak, no to sobie bumpery na biało zrobimy. Da się? Nie da się. A lampę? Okej, okay, zmieniło to. No dobrze, to przy okazji te boczki. Cyk. Cyk. Będzie takie dziwaczne. Szkoda, że nie mogę tego bumpera, znaczy... No wiecie, zderzaka zrobić, nie? Tego też nie można? Nie, 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 on robi... Nie, nie można. Okej. Okej. To zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz ciekawości. Jak wygląda ta drewniana nakładka? No, może być jak w starych samochodach, nie? Amerykańskich. No właśnie. Otóż to. Jak tak będzie to wyglądać? No powiedzmy, no. Okej, okay, ale zrobiłem nie to, co miałem. Okej. Okay. Zakleiłem co? Nie wiem co. Aha, chyba ten tył, nie? Dobra, olać to. Właśnie mamy w ten sposób przygotowany samochód na dzisiejszą wyprawę. Zwróć to kolego, wszystko co jest niepotrzebne. Okej, okay, ja tylko sobie jeszcze pozmieniam, bo ja bym chciał mieć flary na jedynce. Świetnie. Żarcie później wykorzystamy, myślę. A resztę sobie zostaw. Na razie ciebie tu zrzucimy. Mamy chyba sporo wolnego miejsca, także mi odział. Nie wiem, czy mi to do czegokolwiek będzie potrzebne. To na razie zrzucę i jednego ciebie też zrzucę. Robimy sobie w ten sposób. Tu będziemy mieli wszystkie materiały, na tą chwilę przynajmniej. A w tej szafce wszystkie takie dziwaczne rzeczy, których oczywiście nie zabrałem, nie? Poproszę. Będzie więcej do przetransportowania. Cyk, cyk. Tu. Niech jest, powiedzmy, jakoś ładnie. Pseudo ładnie. Dobrze. Mamy dzisiaj do zrobienia The Mid Zone Crossing. Get through the expansion wall. Mamy przejechać przez jakąś ścianę, tak? The Mid Zone Crossing. Mamy znaleźć the wall. Ścianę. No dobrze. O, a my mamy jeszcze szybę uszkodzoną z tyłu. Gdzie? W którym miejscu? Bo nie widzę. No zobaczcie, nie? Ewidentnie pokazuje na tylną szybę. W ogóle i zderzak jest ściachany. Aha, bo nas nie stać na budowę tego. Dobrze, olejemy to. Moi drodzy, gdzie jedziemy? Don't bother. By regular standards, I'm about 10 miles west of you. In zone terms, consider me on another planet.
There's a valley of perpetual instability enclosing my corner of the zone, and yes, I chose to live here for that exact reason. Leave an old woman in peace. Okej, okay, no to wygląda, że mamy się tutaj poruszyć, tak? Tylko na to wygląda, że póki co nie mogę. Okej, okay. Okej. Okay. To jak my się tu dostaniemy? Może zróbmy sobie którąś z tych rzeczy, nie? Co to jest czerwony znacznik? To, co ma na myśli? Okej, okay, to może sobie zwiedźmy to miejsce, a przy okazji pozbieramy żółte kulki. Wiecie, które? Te na siedzenie, nie? Bo one są potrzebne. Zresztą właśnie, a propos tego. A propos tych żółtych kulek, które tu składamy i zbieramy. On to chyba działa właśnie w ten sposób. Bo jak widzicie, tu mamy energię. Chociaż może nawet nie to. Ale... Kurczę, teraz tego nie znajdę oczywiście. Jak jest potrzeba, to nie ma. A na innym? Też nie. Jak ja to lubię, gdy potrzebuję, to nie ma. Bo czasem była informacja, że musimy zbadać jakąś anomalię, nie? Unlock Sidrack, nie, Stable, gdzie ja to widziałem ostatnio? Scanner, Belshine, Bernacle Anomaly na przykład, nie? Ciekawe, czy to dotyczy tych żółtych kulek. W każdym razie, moi drodzy, śmigniemy sobie, bo tu nie możemy jeszcze, nie? To śmigniemy sobie właśnie w to miejsce. Pozwiedzamy tą lokację. No jak miło. Przynajmniej pogoda się naprawiła, nie? Chociaż kurczę, find a way into the wall. Dobrze, jedziemy. Mamy ładny łom. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy. A, tu jest ta radyjko, znaczy ta kaseta. Okej, okay, no i miło. Jak się dynda ładnie. Patrzcie na to. Okej. Tak, tu chciałem. Co ty kombinujesz? Ok, Remote, Backroads, Temp Forest, Outer Zone. Ok, czyli to są takie misje, znaczy misje, miejscówki poboczne, nie? Gdzie możemy troszkę materiału nazbierać i tym podobne. Ok, jak dobrze pamiętam, to ostatnio myśmy stracili wszystkie plazmy. Ja bym z chęcią zabrał, bo się może w końcu przydać, nie? Tylko ja teraz nie pamiętam. Pięknie, po prostu pięknie. Czy ja zabrałem łom? Znaczy... Nie zabrałem. Nie mamy Impact Hammera, także temat odpadł. Czy my tu już nie byliśmy? Patrzcie, to wygląda bardzo podobnie do tego, co już widzieliśmy wcześniej, nie? Ale ha, jesteśmy od tej strony. To jest ciekawa rzecz. Ale to też jest ciekawa rzecz. Like us, czyli? Remnants are like us in a way. Those of us who chose to stay behind, we are as discarded and forgotten as they are. And by chose to stay, you mean actively defying government orders to evacuate? Then yes. You remember how we went without electricity for 4 months to dodge the clearing crews? There's, like, what? Only 100 of us left? If even that. Frankly, I'm surprised so many of us were unable to move on for one reason or another. Oh, speak for yourself. I'm here for the hunt. Hey, even better now, there's no one to get in our way. Okej, okay, tu gdzieś dom powinien być. Dlaczego ja go nie widzę? Nothing, but I'm wondering what we do if you can't find a way out of the zone. Big
got themselves over the wall, they'll find a way to survive here like the rest of us. Or not. Won't be my problem at that point. I'd hardly call what we're doing here surviving. Ugh, look, both of you always going on and on about putting up with this, ensuring that. There's more to life than that, you know? You, for example, Oppy, you're brilliant. You controlled fundamental forces of nature with your fingertips. Both of you did. Slow down there, kid. We were scientists, not superheroes. Well, I mean, look, hey, to someone who was all thumbs when it came to science, they're one and the same. I just don't understand why you're wasting away here, borrowed away in the zone. Both of you, you're sitting on so much lost potential. Potential is a carrot on a stick for the young. An illusion to keep you forging on when you should have given up long ago. Nothing had more potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. What I did. Look around. We're stuck here. For good. All we can do is survive. Everything else is moot. I forgot what a charmer you are, Oppy. An absolute living ray of sunshine and optimism. Widzieliście? Skubany reagują na światło, nie? Okej, smykamy stąd. Bo się robi nieładnie, to bardzo nieładnie. Chociaż z drugiej strony, kurczę no. Z drugiej strony potrzebuję sporo metalu. Oż ty! Okej, okay, idziemy może trochę dalej. O, co ja tutaj widzę? Dzień dobry bardzo. O. Biorę. Nowe farby biorę. Znaczy nie wiem czy takie nowe, ale są. Siema. Wiem, że to jest strefa skażona, ale wbijamy tutaj. Kolego, miałeś zapalić, a nie rzucić. Tą wyrzuć, a tą zabierz. Okej, okay, bierzemy wszystko, co się da oczywiście. Danger, cały czas jest danger, świetnie. Okej. Masz tam, baw się. Okej. Okay. Dobrze, gdzie jest nasz samochód? Tam gdzieś, nie? Przydałoby się stąd trochę ewakuować, nie powiem. Ale zabierzemy oczywiście pierwszą kulę jeszcze. Oczywiście, że tak, nie? Zobaczcie sobie w lewym górnym rogu, jest informacja o lokalizacji samochodu, jest strzałeczka, nie? Oraz odległość, w którym kierunku mamy iść. Świetna, świetna opcja, bo wiemy, że się tak łatwo nie zgubimy, jeżeli chodzi o lokalizację naszego pojazdu. Bardzo fajna opcja, podoba mi się.
Okej, okay, także zaraz... Zaraz śmigamy dalej. Oj. Aha, bo to daje nam energię. To o te klimy chodzi. No tak, to też potrzebujemy do rozwoju. Tam widzieliśmy informacje o ilości potrzebnych energii tych klimów, nie? Żeby móc cokolwiek zrobić, a więc o to chodzi. Okej. Okay. To nie zmienia faktu, że i tak co niektóre anomalie musimy chyba w zwykły sposób przebadać, czyli przyciskiem C. Czy ja mogę ciebie przebadać? Raczej wątpię, nie? Mykamy stąd. Okej, okay, no już znowu poznałem parę rzeczy. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Tutaj. Ja bym chciał zobaczyć, co to... O co w tym chodzi? Zanim pojedziemy dalej, oczywiście. Gdzie to jest? Tam. Okej. Okay. Światła nie uruchamia, bo te dziady reagują na światło. No właśnie, przejedź sobie. Ja mam czas. Dziękuję. Okej, okay, to tyle kiepsko, bo to jest w strefie skażonej, widzę. No dobrze, no nie ma wyjścia, bijamy. Chociaż ta strefa nie jest aż tak skażona, jak myślałem. Na samochód widzę, nie reaguje. Okej. Okay. No i teraz mnie to ciekawi. Tutaj jest samochód. O co w tym chodzi? Zaraz się przekonamy. O! No i czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Biorę wszystko. To już wiem, o co chodziło. Pięknie. Takie znaleziska to Sebastian lubi to bardzo. Przerzuć to wszystko od razu. Ciebie też, bo jest aż za dużo, nie? Tego żarcia. Kurczę, no tak to ja lubię. Bierz pan wszystko. Nie wiem, czy to nawet do końca w sumie potrzebne. Chociaż my już piątkę widzieliśmy. Myśmy to czytali, jak pamiętam. Tyk. Znaczy czytaliśmy, no. Mieliśmy do tego... Znaczy inaczej, mamy to odblokowane już. To mam na myśli. Okej, okay, mam tu zostaw, kolego. Okej. Okay. Grave Robber. Może być. Może być. Silnik. Okej. Okay. Czy my go możemy jakoś zabrać? Chyba wątpię, nie? Chyba nie. Okej. Okay. Ale możemy ciebie zniszczyć. A ciebie też można zniszczyć? Można, ale trwa, widzicie, dłużej. Ale może będą z tego jakieś ciekawsze materiały? No trochę tego jest. To ja biorę. Tym bardziej, że widzę, że masę scrap metalu, co mnie bardzo cieszy. To sobie zrobimy później resztę stalowych, czy tam metalowych elementów, nie? Jak już tu jestem. Remnant Ghost, ok. Date unknown. Masakra, szkoda. Żałuję, że nie ma tego polskiego języka. Kurczę, byłoby tak pięknie. Przerzuj. Nie w tą stronę, kolego. W tą stronę, dziękuję. Scrapera sobie tu jeszcze w sumie zostaw. O, i od razu lepiej. Jedziemy. Moi drodzy. Dalej. Znowu coś nowego wiemy. To są ciekawe miejsca. Teraz interesuje nas oczywiście... A, tu jest Link Gateway. Wszystko pięknie, ładnie, ale mnie interesuje... Ty.
Otóż to. No to jedziemy. No to na to wygląda, że dzisiaj mamy dzień zbieractwa znowu. A jutro w takim razie postaramy się pojechać dalej. A teraz samochód. Chyba się nie ma co spieszyć, nie? Dziecko Lego. No właśnie. Kurczę, nie, no przez las nie będziemy jechali. Bo by to trwało... Stanów to za długo. Jeśli znajdziemy tu jakąś anomalię, ja wam bardzo chętnie... Co tu się dzieje? Co to ma znaczyć? Nie pokazuj mi tego czasem. Jakaś chmura idzie i nas się przesuwa. Czy wy to widzicie? Okej, idziemy. No takie rzeczy to ja się tu nie spodziewałem, nie? O, ja bym chciał to zeskanować. Mimo wszystko jesteśmy daleko od mury, albo czekajcie, może się odsunę trochę. Może się odsunę. Może ją zobaczymy w ogóle. O, drzewo. Nic nie widać, nie? O. Chyba ta chmura za nami podąża. Tak to wygląda. To ja spadam. No, pięknie. Co teraz? Przeczekamy ją, czy jak? A pojedźmy w drugą stronę. Masakra. Spróbuję z niej wyjechać. Okej, żyjemy, nie? Czy ja to widzę cysternę? Czy warto będzie zatankować? Teraz zobaczymy. No właśnie. Masakra, co to tutaj się dzieje, tej grze, nie? Okej, zostaw. Kto tu lata? Oddaj. Ja bym chciał to zeskanować. O, właśnie, mamy to. Świetnie. Left, right. Okej. Dobrze, bo skanowanie tych anomalii też nam odblokuje co niektóre upgrade'y, nie? Chciałbym spróbować tego dziada zeskanować, gdyby się udało. Tego latającego dziada. Jedziemy, moi drodzy. Zróbmy dzisiaj najwięcej, ile się da, właśnie z takich rzeczy pseudo-powtarzalnych, nie? Okej. Tego nie widziałem wcześniej.
Fabryk też się przyda. Dziękuję. Podziękował. Wszystko? Chyba wszystko. Nie, jeszcze jednego. Dobrze, zostawię to już. Gdzieś tu ta menda latająca była, nie? Otóż to tam. Ja się tu zatrzymam na chwilę, moi drodzy. Idę zobaczyć, czy mi się uda go zeskanować. Bo szczerze nie pamiętam, czy go skanowałem wcześniej. Chyba nie, bo jest C. Mamy cię, kolego. Abduktor. Okej. Okay. Kurczę, tekstu masy, nie? O! A czy... O właśnie, tego też bym sędzią zeskanował. No właśnie ciebie. Mam... Uciekł. Tuj! Mamy cię. Can opener. No i bardzo ładnie. Trzy anomalie zeskanowane. To nam też ułatwi życie, nie? Jedziemy dalej. Dobrze, jedziemy po drugą żółtą kulę, żeby sobie zwiększyć ilość energii. No właśnie, właśnie o to nie zorientowałem wcześniej, że tak to działa. Mówiliście, że są kule potrzebne, ale myślałem, że chodzi o właśnie te anomalie, a chodzi o energię, klim. Dobrze, bardzo ładnie. Sebastian się uczy, a to wszystko dzięki wam. W sumie to bym chyba nawet chciał później spróbować, czy da się z tej lokacji wyjechać dalej, nie? W kierunku naszej głównej misji, żeby móc w kolejnym odcinku właśnie tam się ewentualnie spotkać. Widzę, że mamy lewe drzwi uszkodzone. Aha, to drzewo jest, okej. Okay. Jakaś większa konstrukcja, ale to znowu są te rury, okej. Okay. Szkoda, że nie pokazuje odległości do znacznika. Tego mi w sumie tylko brakuje chyba. Takiej informacji dodatkowej. I już ją widać, już tą kulkę widać, bardzo ładnie. A przy okazji sobie zeskanujemy to, tą anomalię, tą żółtą, to miejsce skażone, bo może da się to zeskanować, zaraz sprawdzimy. Bo nie pamiętam, czy skanowałem, czy nie. Ja pewnie będę takie rzeczy sprawdzał po kilka razy, bo no to wiadomo, że się nie gra codziennie, aż tak dokładnie. A chcę zrobić sporo. Pokaż, da się zeskanować, czy da się zeskanować? Cyk! Hot dust! Doktor A.F. Kingi. Oczywiście data znowu nieznana. Bierzemy cię, kolego. Ile podskoczy? Kurczę, 0,3 klima tylko. No, tragedia, no. Dosłownie tragedia. Oskubany. To by mogło boleć, nie? Bierz wszystko, kolego. Nawet się nie zastanawiaj. Przepraszam, bo naciskałem nie to, co potrzeba. Bierz, kolego, wszystko. A my jedziemy teraz gdzie? Samo nie wiadomo. Ale zanim ruszymy dalej... No chyba ty biegasz po starej trasie, co? Kurde, pokaż się, kolego. No patrzcie to, nie? Oh my god. Dobra. Nie to chciałem, przepraszam. Chciałem wyprodukować Reaper Putty. Podziękował. Bo któreś drzwi były mocno uszkodzone, nie? No właśnie wy. Tyk.
tu jest w miarę okej, powiedzmy, chociaż tą lampę by można było machnąć. Coś jeszcze takiego bardziej zniszczonego? Oczywiście tylna klapa, nie? No właśnie, i to na razie wystarczy. Jedziemy dalej. Przynajmniej ten samochód już troszkę lepiej tu wygląda, nie? Ale mamy chyba panę w kole, ale okej, na razie przeżyjemy to jakoś. Tutaj są dwa budynki. Wszystko pięknie, ładnie, ale na razie nas one nie interesi, bo my chcemy jechać tu. Gdzie jesteś? Daleko jesteś? Okej. No to papa. Kurczę, ale ten klimat jest naprawdę gęsty. Bardziej gęsty niż ta mgła, którą widzimy. Masakra. O! Bierzemy. No, niewiele, ale jest. Może coś tu jeszcze gdzieś schowanego, a nie wiemy. Okej. No nie postaraliście się za bardzo. Okej. O! No niech będzie. Dobrze. Jedziemy dalej. No, przerzuć. Okej. Myślę, że od kolejnego odcinka, zresztą jeśli chcecie, to mogę omijać te właśnie takie misje, gdzie nic się nie dzieje, tylko jest zbieractwo i ewentualnie pokazywać co ciekawszego, jeśli by wystąpiło coś nowego. Natomiast skupić się może faktycznie na fabule, co? I na rozwoju. Na rozwoju osobistym, a tu na myśli oczywiście naszego przyjaciela, samochodzika. Co to jest? To to możemy zeskanować? Czy to jest znowu... To co, ja tam pójdę ręcznie, znaczy na nogach, nie? Tu cię zostawię. No to nie wygląda zbyt przyjaźnie. Idziemy. Tylko zrzucę to, co mamy przy sobie, żeby mieć wolne miejsce, jakby coś. Pięknie. No i chodźmy. Oczywiście jest skażone, nie? Bo jak robię inaczej. Okej, tego nie zeskanujemy. Aha! No znamy to w sumie. Tak, już tu biją. Przeżyjemy, nie? Myślę. No właśnie. Okej. Zawsze mogło być gorzej. Gdybym wiedział, że to stoi za tym, to bym przyszedł dookoła, nie? Teraz się podleczę, moi drodzy. Ile podskoczę? O! 1-2. Bardzo ładnie. Dobrze. Może zjedzmy te duże produkty. Bo zajmuje to sporo miejsca, nie? A ciekawe, ile w ogóle to leczy. Zobaczmy, jak ta sytuacja po lewej u góry w naszym życiu. No nie za wiele, nie? Taka duża puszka leczy o ile? O 13%. A taka mała? O 8%. Mniej więcej. Mniej więcej. Okej. Okay. Jak my teraz stoimy z sytuacją
Tutaj jest link. Okej. Okay. Czyli chcąc nieco musimy wrócić, tak? Ale zanim... Bo to my, mam wrażenie, że ten link nas wywróci znowu z powrotem do naszej bazy, tak? Pojedźmy jeszcze tutaj na chwilę. Może Anusz coś ciekawego tam znajdziemy. Bo szczerze miałem nadzieję, że uda się przez tą lokację przejechać i wyskoczyć w tamtym kierunku, które pokazywało nas w bazie, nie? Ten zielony znacznik. No ale okej. Przynajmniej uzbieraj materiałów i troszkę się może przygotujemy do kolejnej wyprawy znowu. A moi drodzy, jak wszystko dobrze pójdzie, to kolejny odcinek będzie również jutro. Bo jedna gra mi wypadła. Bo chciałem grać w strategię Boulders of Greece, czy jakoś tak, to dokładnie pamiętam tej nazwy. Ale kurczę, to znowu jest Early Access, nie? Co oni mają z tymi Early Accessami? Wczesnymi dostępami? Co to jest? No wow! Nie wybaczcie, ale ja to muszę mieć na tym, na okładce. Przepraszam. Po prostu muszę, nie? Po prostu. A jeszcze więcej? Tu, połóż. Otóż to. Nie mogę cię zabrać? Tylko wyrzucić. O, macie. Bawcie się. Znowu ta chmura. Nie. Gdzie ona idzie? Dobra, ale jest problem, moi drodzy. Musimy spadać, bo zobaczcie się, co się dzieje. Znowu się zacieśnia ekran. Nie wiem, czy mi się uda dojechać do linku. To jest problem, czyli te mapy są czasowe, jakby nie patrzeć. I co gorsza, jedziemy przez samą chmurę, nie? I coś się boję, że nie damy rady. Całe szczęście, że większość materiału jest w bagażniku, jakby coś. A my cały czas mamy chyba panę z tyłu. Nie ma to czasu już teraz. O, o. A tylko sobie na mapie oznaczę. Ja interesuje nas to miejsce. Ha! Teraz nie mogę. Tu gdzieś? Tu powiedzmy, ok. Naciśnij, kolego, bo to nie wygląda to dobrze. Wręcz bardzo niedobrze. Okej. Wiem, że jest niebezpiecznie. Wiem o tym.
kolega jest daleko na szczęście. I znowu uszkodzenia, nie? A, to się naprawi wszystko. Dopóki są materiały, z których można stworzyć elementy naprawcze, to jest spoko. No i co teraz? Zobaczę, co się wydarzyło. Musimy wracać. Ale nas gra zrobiła w jajo. Pięknie. Kurczę, to po co ja tu jechałem, nie? Mogę poczekać, być tam w tych budynkach, poglądać co nieco jeszcze, a dopiero później wracać, bo gra i tak dała nam możliwość. Co to jest to różowe? Co to było za UFO? Okej. Jezus, ja zapomniałem, że my to możemy kliknąć. Przepraszam. I dopiero teraz tam mamy po to jechać, nie? Cały Sebastian. Przepraszam za to. Ja to wytnę. Widzimy się na miejscu. I przepraszam jeszcze raz. Czy wy to widzicie, co się dzieje? Znowu jesteśmy na granicy żywotności. Ale tym razem przeżyliśmy ten sztorm, nie? Tym razem go przeżyliśmy. Masakra. I'm marginally impressed. Not bad, newbie. No, dziękuję bardzo. Patrzcie, jak on wygląda, nie? Ja cię kręcę. Nawet ręczne mi nie działa. O mój Boże. Co ty zrobiłeś z moim samochodem? Miałem brać to bardziej na poważnie. Nie no, przepraszam. To były ewidentnie moje błędy, bo troszkę mi się zapomniało co i jak. Tak pojawia się gra w kilka gier jednocześnie. Muszę jakoś chyba pozmieniać mój styl prowadzenia kanału, żeby to miało bardziej ręce i nogi na to wygląda. Bo jest tragedia. Dobrze, moi drodzy, ja to sobie tu pozbieram co i jak i może się zobaczymy jeszcze za chwilę. Okej, mamy trochę tych klimów i chciałbym bampery stalowe właśnie w końcu odblokować, gdy się nie udało, nie? Steel bumper, no właśnie, potrzebujemy pół klima. Okej. To fajnie brzmi, nie? Połowę klima. Okej. Dobrze. Tu mam przy okazji dwa koła Summer Tire. Wymieniam dwa zwykłe, które tu były zamontowane. Więc troszkę nasz samochód będzie lepszy niż był na samym początku oczywiście. Chociaż daleka droga do czegokolwiek. Okej, zaraz go naprawimy do końca jeszcze. Tylko chciałbym od razu zrobić te bampery. Steel bumper, no właśnie. I nawet nas stać na oba. Bardzo ładnie. Pięknie. Zostaw. Tego zdemontujemy. Zniszczymy. Tak samo ciebie, kolego, zdemontujemy. Zniszczymy. Świetnie, bo to wszystko oczywiście jak najbardziej się przydaje, nie? Nasz inteligentny, superowy kosz nie da nam dzisiaj za dużo materiałów, a szkoda. Okej. No, zaczyna to troszkę lepiej, powiedzmy, wyglądać, nie? Brawo, brawo ty. Zaraz go całego na czerwono pomalujemy, będzie gitara. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze potrzebujemy repair putty, żeby dokończyć naprawę. Tu jest ok. Tu jest szyba do wymiany, widzę.
Tu jest trochę nie halo. Napraw kolego. Te koło też by się przydało. Brawo ty. Żarówka do wymiany widzę. O, to trzeba dwa razy nawet, okej. No tak. Jest czysto, powiedzmy. No, to trochę... Nie no, nie podoba mi się to. Ja chcę mieć czysty samochód. Panie, jeszcze jedno. Ciebie poproszę. Okej. Brawo. Jak sytuacja? Jest cały czysty, powiedzmy. Coś jest niehalo z silnikiem, tak? Jak te żarówki wymienić? Bo nam się to ostatnio chyba nie udało, nie? Teraz spróbuję, moi drodzy. Bo możemy sobie oczywiście żarówkę wytworzyć. Nie powinna być droga, no właśnie. Pokaż no, kolego. Zabrałeś ją? Tak prawie, nie? Okej, to mi nic nie daje. To mi też nic nie daje. Light replacement. Aha, bo my chyba nie mamy tego. Okej. Zobaczmy, gdzie my to możemy. Czy możemy coś takiego odblokować? Wymiana. Light floor lights, crude headlights, light up a flare. Nie widzę czegoś takiego. Albo ja już jestem nie halo. To też jest bardzo możliwe. Antena. Fax machine i tym podobne. Jakiś fish tank repair station. Improved antena. Ale czego dotyczącego świateł? Nie bardzo, nie widzę, nie? Chyba, że się okaże, że my tak coś tu już mamy, o tym nie wiem. To jest muzyka, która nam i tak nie działa. Okej. Chyba nie mamy urządzenia, które by umożliwiało wymianę żarówek, co nie? Dobrze, nieistotne. Nieważne. Zawsze możemy je zniszczyć, nie? Żarówkę możemy zostawić na przyszłość ewentualnie, a wytworzyć sobie nowe. Chodź tu, kolego. Ile flar. A tak z ciekawości, czy możemy nowe światełka sobie zrobić? Pokażcie, no. Crude headlight możemy. Pół klima, resztę mamy. No to sobie zrobimy ładniejsze światełka. Czemu nie? Brawo my. Poproszę dwie sztuki od razu. Headlight. Ciekawe, czym się różnią. Więcej mają zdrowia, widzicie? 50 health, a te mają 35. Prąd tak samo. No okej. Okay. Dwie sztuki poproszę. Podziękował. No jakie ładne. No i to wygląda lepiej, nie? Brawo, robimy sobie czerwonego bydlaka, moi drodzy. Mamy czerwoną farbę? Mamy czerwoną farbę. Nie to. Co ty montujesz? Co chciałeś? No właśnie. Bo, moi drodzy, czerwony jest szybszy, nie? Bo nie wiem, czy tam wystarczy tyle elementów. Aha, bo to była główna karoseria. To od razu... Znaczy, no, wiecie co mam na myśli, nie? To od razu zrobiło całość, okej, czyli dach. I belki, znaczy te. To, nie? To. Nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Jeszcze nam może wystarczy tej farby. Tego nie można pomalować, szkoda. Szkoda. Aha, jeszcze jedne déjà vu zostały. Okej.
Ja bym chyba usunął te... To. Można tak to zrobić? Nie można. Jak to usunąć? A. Dobre pytanie. Bo ja bym tam chciał białe paski na przykład. A czemu nie? Why not? Pokaż. No i właśnie. Gdyby jeszcze można było nałożyć jeden na drugi, bo by w ogóle spoko. Czemu to jest czarne? Raz to pomalujemy. Co się teraz wydarzy? Ach, a jednak. Dobrze, będzie taki. O, proszę bardzo. Czerwona bestyjka. Tu można? Okej, okay. Jak Viper. Brawo my. Brawo my. Tył też można? No i miodzio. Mamy Vipera normalnie, dosłownie jak Viper. Tylko musimy zmienić jeszcze tylko to malowito, mi się to nie podoba, ten kolor w tej chwili nie pasuje do reszty. Chodź tu kolego jeszcze raz. No. No i bardzo ładnie. Okej, okay, to tu zostaw. Nie! Przepraszam. To też tu zostaw. W sumie zaraz to wszystko poprzerzucam. Dobrze, moi drodzy, no to w chwili chyba to będzie wszystko. Nauczyliśmy się nowych rzeczy, jeśli chodzi o malowanie samochodu. Zawsze to tutaj do przodu. Ale tu jest szyba uszkodzona. To mi się nie podoba akurat. Do tego służyło... Nie mam tego przy sobie. To szybko stworzymy. Bodajże sealing kit, nie? Jak dobrze pamiętam. Brawo. Jeszcze któraś szyba jest ok? Znaczy nie ok? Wygląda, że jest ok. Czego to dotyczy? To. Musiałbym sprawdzić. No bo się nie wygląda do naprawy. Czym się naprawić? Próbujemy, wiecie czym. Tym. Chociaż do tego może być potrzebny mechanik Alkid, nie? A, naprawia. Ale to nie dotyczy tego. Jeszcze raz. Tu jest coś nie halo. Bo mi się wydawało. Koło jest nie halo. Okej, okay. Jak silnik? Jeszcze trochę. Bateria, no to... No tak, bo my mamy cały czas włączone światełka. Po co, nie? Dziękuję. To też się dziwię, że mi akumulator schodzi, nie? No i brawo. Dobrze, ale teraz kurczę, czego to dotyczyło? Jest 40. Dobrze, to jest paliwo. Ja cię kręcę, Sebastian, myśl czasem. To o to chodzi. Przecież. O to chodzi, kolego. Na czym się zastanawiałeś tyle czasu, nie? No właśnie. No i jakby nie patrzeć, moi drodzy. Samochód jest przygotowany na kolejną wyprawę. Tylko pytanie jeszcze gdzie? Także na tą chwilę ja wam serdecznie dziękuję za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystać jeszcze 4 razy za. Zasubskrybuj, za lajku, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Ej. I może co odcinek będziemy zmieniali jego wygląd. Ej.